Cześć, dzisiaj pokażę Wam najbardziej popularne rodzaje kurtek softshellowych. Zadaniem kurtek softshellowych jest przede wszystkim ochrona przed wiatrem, a co za tym idzie zapewnienie nam optymalnych warunków do wykonywania konkretnej aktywności. Rodzaje kurtek softshellowych jest bardzo dużo. Różnią się one grubością, stopniem wiatroszczelności, posiadaniem membrany bądź jej brak. Zadaniem kurtki softshellowej jest ochrona przed wiatrem, a co za tym idzie zapewnienie nam optymalnych warunków do wykonywania konkretnej aktywności. Założenie jest też takie, aby lepiej ona sobie radziła z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz niż kurtka membranowa. Występują również opcje hybrydowe, które łączą w sobie zalety materiałów w 100% wiatroszczelnych oraz materiałów, które mają tylko ograniczyć przewiewność, a za to dać nam bardzo wysoki poziom oddychalności. Który z nich jest najlepszy? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wiele będzie zależało przede wszystkim od rodzaju aktywności, jaką będziemy wykonywać, od naszego organizmu, ale również od warunków, w jakich się znajdziemy. Na początek przyjrzyjmy się softshellom z membraną wiatroszczelną. I mam tu na myśli rozwiązania, gdzie softshell z membraną stanowi główną jego część. Jest ona umieszczona między zewnętrzną warstwę softshellową, a wewnętrzną podszewkę. Najpopularniejszy jest oczywiście Windstopper, który daje nam całkowitą wiatroszczelność i najlepszą oddychalność wśród wszystkich membran tego typu. Jest stosowana przez wielu producentów. Występują również autorskie membrany, znane z kurtek przeciwdeszczowych, takich jak choćby membrana Dryvent. Softshelle z membraną dają nam najlepszą ochronę przed wiatrem, a przy tym zdecydowanie dłużej wytrzymają w przypadku opadów deszczu czy mokrego śniegu. Niemniej jednak w przypadku kurtek bez podklejanych szwów prędzej czy później ulegnie deszczowej aurze. Wyjątkiem są softshelle, w których producent zastosował klejenie szwów, do tego zastosował membranę wodo- i wiatroodporną. Takie rozwiązanie zdecydowanie podnosi wodoodporność całej kurtki, zbliżając jednocześnie się konstrukcją do kurtek hardshellowych. Do pewnego stopnia mogą one zastąpić kurtkę przeciwdeszczową. Należy jednak pamiętać, że z reguły ma ona bardziej dopasowany krój, tak więc umieszczenie pod nią jakiegoś grubego docieplenia w postaci choćby swetra puchowego czy grubego polaru może być niemożliwe. Kolejna kwestia to sam materiał zewnętrzny. Jego struktura jest zdecydowanie bardziej porowata, a co za tym idzie bardziej hydrofilna, tak więc prędzej namoknie i więcej wody może wchłonąć. Częstym dodatkiem w takich produktach są wieczniki, które pozwalają na lepsze odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Wadą takich produktów może być gorsza oddychalność w porównaniu do softshelli bez membrany czy też softshelli hybrydowych. Plusem na pewno jest to, że jesteśmy praktycznie całkowicie odcięci od wiatru, co sprzyja zatrzymaniu ciepła w poprzednich warstwach, takich jak bielizna termoaktywna czy warstwa druga. Minusem może być też to, że w przypadku bardziej intensywnego wysiłku membrana może nie nadążyć z odprowadzaniem wilgoci na zewnątrz. Następne rozwiązania to softshelle hybrydowe, które są złożone najczęściej z co najmniej dwóch rodzajów materiałów o różnych właściwościach. Strefy szczególnie narażone na wiatr oraz na oddziaływanie deszczu są wykonane z bardziej szczelnego softshella, często wspartego membraną. Zazwyczaj jest to kaptur, ramiona, górna część rękawów oraz część pleców. Pozostała część jest wykonana z materiałów dobrze radzących sobie z odprowadzaniem wilgoci na zewnątrz, ograniczając przenikanie wiatru w mniejszym stopniu. Produkty tego typu zdecydowanie lepiej oddychają niż poprzedni wariant i są swoistym kompromisem między softshellami z membraną i bez. Tego typu kurtki w zależności od grubości mogą się sprawdzić w przypadku bardziej intensywnego wysiłku, takiego jak bieganie, szybki marsz czy też podchodzenie na nartach. Ostatni wariant to produkty bez membrany. Ich wiatroszczelność opiera się tylko o gęsto tkany materiał. Jego ochrona przed wiatrem jest uzależniona od przeznaczenia produktu. Podobnie jak jego grubość, inna będzie kurtka do zimowego trekkingu, inna do biegania. Przy umiarkowanym wysiłku zależy nam na większej wiatroszczelności. A to za tym idzie na lepszym skumulowaniu ciepła w poprzednich warstwach. W przypadku bardziej intensywnego wysiłku, takiego jak choćby bieganie, zależy nam na tym, żeby tylko ograniczyć się od podmuchów wiatru, co przy stałej i dosyć intensywnej produkcji ciepła przez nasze ciało jest wystarczające. Taka nie do końca wiatroszczelna konstrukcja pozwala nam też na lepsze odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, wybierając kurtkę softshellową? Starajmy się wybierać optymalnie grubość softshella.
Myślę, że nie zawsze potrzebujemy softshell wyścielony grubym flisem. Taka konstrukcja sprawdzi się pewnie na podejściu w warunkach zimowych, ale przy plusowej temperaturze już niekoniecznie. Z drugiej strony wybranie ultralekkiego softshella biegowego, jeżeli nasze tempo jest wolne, a teren mało wymagający, też może się nie sprawdzić. Tutaj też korzystanie z ubierania się na cebulkę się sprawdzi. Oczywiście możemy założyć gruby softshell bezpośrednio na bieliznę termoaktywną, ale miejmy świadomość, że są też kurtki cieńsze, które możemy docieplić warstwą pośrednią, taką jak na przykład bluza streczowa. Daje nam to możliwość konfigurowania ciepłoty naszego zestawu, a co za tym idzie korzystanie z softshella w różnych warunkach. Nie zawsze kurtka musi być w 100% wiatroszczelna. Rozwiązania ograniczające tylko przewiewność mogą się wydawać dla wielu osób bardzo fajnym kompromisem. Pamiętajmy o tym, że nie ma kurtek do wszystkiego. To, co się świetnie sprawdza na podejściu, niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem na stanowisku. Mimo posiadania kurtki softshellowej, pamiętajmy o tym, aby zabierać ze sobą w góry również membrany oraz warstwy typowo docieplających. Dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatny. Do zobaczenia.